Dobra, ale alianci to zwalili mocno. Co zwalili? Powiedziałem, no z tym desantem, patrz, oni dali się okrążyć już, Francuzi. Ja im powiedziałem, żeby się w Genui desantowali i tą całą armię, gdzie w Turynie siedzi i tak dalej, okrążyli. Bo na bank nie mają żadnych dywizji na portach. Bo Włochy nie mają, mają bardzo mało I nie dywizji. mogą jeszcze Libii przepchnąć? No właśnie. Lol. Właśnie Dobra. mocno w powietrze poszli w ogóle alianci, znaczy oś cała. Ale UK ma tyle samolotów, Francja też ma trochę. Oby Niemcy utknęły i nie mogli Francji podbić, chociaż to wątpię, to jakby Niemiec podbił Polskę, to uzasadniam cel i wbijamy się. I tam desant, oni nie mają szans, nie mają tej dywizji. No ta. Tylko niech Polskę podbije. Ja uzasadniam cel i lecimy. Oj, te surowce z Finlandii i te fabryki z Finlandii. No tam 10 cywili. Chyba beka jakby się na tej Polsce zatrzymali. Polska jednak tych No, dywizji bo... porobiła. Ale patrz, oni mają taki długi front. Jak oni chcą to zrobić? Nie mają tyle dywizji nawet. Czekaj, idę do aliantów powiedzieć im, bo nie wiem, co oni tam... Dalej, ja chcę jeszcze 2 miesiące, żeby móc to Guangxi Clique zaatakować i mieć stal. 20, 20, jeszcze chrom, ale chromu chyba mam. Ale chrom mi się kończy, mam 11 mi zostało. Nie masz grać. A później tylko froncik na Francję i kuiwa tak. Francja, Siam, British Raj, ustawić się tutaj, jak już tą brumę bym zajął, ustawić się na Bangladeszu. Ogólnie aliantów to my na lajcie podbijemy. Na 100% jestem tego pewien. Bo jedyny gracz, który może nam zagrozić, to jest ten Alatyk. On jest dobrym graczem. A nie chciałbyś jednak tej licencji? Cywilne by mi się przydały. Cywilne, dobra, mogę ci dać trochę. No, trochę. Znaczy mówię o ten samolot, co chciałeś. Nie, na razie samolotów nie będę produkował, bo czołgów. Muszę z czołgami nadać. Dużo troszkę tej pomocy. Kurczę bele, ale ja bym chciał, żeby ten hoj był takim połączeniem Wiktorii i obecnego hoja. To by tak pięknie wyglądał. Odcinek bez porównania do Wiktorii jest straconym odcinkiem. Możesz przygotować desanty na Ja nie mogę Kartę? za dużo desantu. Ja, gdzie? Ja na Szczecin mam przygotowany. Aha, już, tak szybko. Przecież Dawaj na nie Szwecję. widzisz w Leningradzie? Widzę, widzę. On już spokojnie stoi, ma zaopatrzenie gotowe. Czeka na rozkaz tylko, albo nawet bez rozkazu zaraz polecą. Ej, Rusek, a weź tą gospodarkę włącz, co ty na to? Włączyć? Tak, no bo jest taka ograniczona. Weź zrób wolną, dobra? Po co? Bo oni mieli Na dobre co? pokoje, bo byli zaopatrzeni. Wolframik brakuje. No. Nie. Jakby miał policję Karpałę, to może byśmy coś pomyśleli. Nie, żartowałem. Nie. Na serio ci Wolframu brakowało? Jemu. Niemcowi, bo on nie może handlować z tymi z Portugalii. A. I do ciebie też nie ma jak dostępu bezpośredniego. Nie, na razie wojny nie ma. Wolfram, spokojnie, ja biorę USO. Ale do ciebie bezpośredniego nie ma. No. A nie ma. Włochy, Bułgaria, Turcja. A, faktycznie. Nie chciałbyś mi Norlandu oddać albo Swilandu? Czekaj, Sreland. To jest Lapland? A, Borland, czyli Sreland. Stockholm. Mogę ci skanie dać, będziesz ciężarówkami. Nie, już tam w ETS-ie byłem nieraz, nie chcę. O, dobra, mogę ci dać całe południe. Ale Sztokholm i to wyżej. Nie, no ja chcę surowce! Po co ci tyle stali, jak tu masz? Dobra, głównie chodzi mi o Wolf tam, ale spoko, mogę ci dać. Lapaland ci dam. No. Nie, ja bym wolał Sztokholm jednak. Sztokholm? Znaczy, bo Sztokholm ma jeszcze ten. Chyba, że tam jest dużo fabryk i byś chciał, ale chodzi o to, że Sztokholm ma jeszcze aluminium te cztery. Cztery, ale mi... No, patrz, chrom mam, Wolfram mam i tylko To stal, wybierz tak. sobie. Dobra, to czyli Lapland. Lapaland? Dobra, Lapland mogę wziąć. Czy... Dobra, Lapaland, dobra. Bo mi bardziej na fabrykach zależy, bo ja potrzebuję masę fabryk. Dobra, bo w sumie mi ta stal to jednak bardziej się opłaci.
Bo jak ja widzę, ile tutaj ściągam. Hiszpania znowu się nie spłaca. Śmiecie. Komunistyczne gnoje. Kurde, ja widzę, jak Niemiec pójdzie na Belgię. A zaraz to zrobi, bo Polska już pada. Pójdzie na Belgię, to do Francji jak do ciebie wejdzie tylko. Robi tam jakieś przedłużenie, ty nie ma szóstki. Szóstki ma na o Belgii. Kurde, ten się pobudował. Dawaj, dawaj cztery. Taki surprise. Co, oklejmik na Niemcy czy jak? Surprise na cztery prędkość. Na pięć. O, na pięć, na sześć. Tak, przypomniało mi się, ten Lukas zrobił serię z niedźwiedziem z Europki. I grali... Lukas grał chyba Polską, niedźwiedź Austrią, czy na odwrót. I chyba Lukas miał wezwanie do wojny. I on wziął pauzę. I chciał przeczytać dokładnie, co tam jest. A niedźwiedź był hostem, więc mógł tą pauzę spokojnie zdjąć. No i ją zdjął, dał na piątkę i minęło mu to wezwanie do wojny, gdzie było wezwanie do wojny przeciwko niedźwiedziowi. I cały odcinek wyzywał niedźwiedzia, czemu mu tą pauzę zdjął, a niedźwiedź mówił, że nie gramy na pauzach przecież. Wszystko robimy na prędkości, kiedy ja ostatnio pauzowałem. No teraz tak samo. Jak oni tą Polskę męczą, biedne Polaki, rodaki. Polska ponad 100 dywizji jeszcze, cholera. No. Jak tam straty? A Rumunia jest w aliantach, spoko. Rumunia, no, oni będą mieli ten, resistance mocny. Dwa dni jeszcze. Dwa dni i na nowy rok Kwangsi dostanie ofensywę wojsk japońskich. O, descent w Genu. Ja mam teraz ważniejsze rzeczy. Masz tam samoloty? No, ale zaatakowałem tylko jedną armią. Czy ja ci dam na raz, czy...? Nie wiem, znaczy cały czas dodaję, a to dziennie daję tą ropę, więc chyba cały... Kurde, chyba nie na raz. Ja chcę zmienić ten list, to zmieniaj. No, chcę. Muszę. A co, skończyła ci się ropa? Tak. O, włoskę skończyli. Czekaj, czekaj. Oni nie mogą Łotwę, Estonii. Widzę. Kiedy wojna z nimi, ja pierdzielę, 6 dni. To jest wieczność. Teraz tylko tam wjechać. O, Niemcy podjęły wojnę. O nie, dobra, to jest koniec. Nie podbili fuch. Co za pacany. Ej, dobra, uzasadniam cel na Niemcy, dobra. Dobra. Przyszykuj samoloty. Dobra. Po 40 dni, on się teraz obsra, ja ci to mówię, on się teraz obsra. Dobra. Przyjdzie tu zaraz, zobaczysz, patrz, przyjdzie tu zaraz. Czemu tu nie idziecie? A wy czemu tu? My to dzisiaj skończymy. No, znaczy, a czy wy skończycie, my będziemy dokańczać. My będziemy dokańczać. Znaczy, alianci to ten, Francja leci na podstawowych dywizjach, więc nie będą raczej problemy. No, jak oni tych Włoch nie mogą podbić, jeden desant i niszczy Włoch. Oni nie mają pewnie w tych portach żadnych dywizji. Ten, Bryton nie odstawił portu u siebie. Gdyby Bryton, to znaczy Włoch, bo myślał flotą, to byśmy się tam zasantowali. No ja nie mogę z nich. Najlepsze było, jak ktoś mi napisał, że ten, że jest przed mutacją i ma godzinę dziennie możliwości. Takie, co? Ja czułem, że to jest troll, bo nie mogło być inaczej. Dobra, dostałem kolejne 10 dywizji tam do Leningradu. I pewnie się na Wiśle już odpali na 100% i na Węgrzech ta linia. Ale to im nic nie da, ja mam czołgi. Tylko Rumunia ma też zwyczaju atakować przeciwnika. Cały czas, mimo że nie ma manpowera. Uuu, jak słodko. Ale to surowce pójdą, ale pójdą, ale gdzie zrobiona granica. Ja stracę. Jedna fabryka wojskowa, jedna stocznia. To będzie taki spam. Dobra, wy to... Oni chcą ich odgrodzić. Rumunia zajęła te tereny, pasa Rumunia robi. Tuj.
poradzisz sobie na froncie z Niemcami? A właśnie, gdzie to ty masz wojska na froncie z Niemcami? Ja mam tuż, znaczy jeszcze nie mam, ale już idzie. Ale ty masz mówić parę... 9 dni nie masz wojska. Dobra, spokojnie, ty nie masz dywizji. A to nie znaczy, że ty też nie możesz, czy ty też masz nie mieć. To nie jest honorowa walka. Honorowa była przy może wybieraniu składów. Już idą. No nie, patrz, wyzwolił Litwę, co za gówniarz ma. Ale już... Ale się odciął. Czekaj, mogę... Od Rumunii wezmę military access. Jak w ogóle wyglądam okrętowo, znaczy powietrznie i okrętowo w sumie też. 216 okrętów, 3000 prawie. I w końcu te Stany pójdą w te militaria, czy nie pójdą w te militaria? Dobra, ale jak tam prowincja mi dupę ratuje teraz? Ta twoja. No jest. Lapland jak mi dupę ratuje w surowcach. Fajnie sobie infrastrukturę na 5, na 10. No w sumie, ale fajnie mieć w końcu 3 sloty na budowy. Co ty myślisz? Ej, może być. Bo ja tak trochę załamanie dostałem po tym, co zrobiłem z tym krajem i mi się przykro zrobiło. Ja mogę wyjść? Nie, no nie. Musi to przenieść na klatę. Honoru trochę, co? No. Myślę, z orientami się przebije. Ja rozumiem, że ci wstyd i powinno ci być wstyd, ale... Wysłałem screena na ogół w jednym serwerze. Może ostatni desant na Wielką Brytanię wyjdzie. Ogólnie to... O, Rzym padł. O, już dawno. O, Włochy padały świetnie. O nie, ja muszę pierwszy do Berlina. Od jakiejś Rzym jest podbity prawie 1500 lat. Włoch? Do Włocha musiałem wszystkie panzery wysłać. Zrobili tego claima na Niemcy? No, robi się 20 lat. Nie robi żadnego claima na Niemcy. Co? Ja zrobiłem claima na nich. Chyba, że zrobiłeś tak na Białoruś. Nie robiłem na Białoruś. Ja cię... Ja tak zraszowałem to wszystko, żeby lecieć do Niemcy. A się tak zawiodłem teraz na tobie. No. Jak można coś takiego tutaj przeoczyć? No, nie wiem. Był cel. Było już 35 na 40. Czekam, nic nie ma. Patrzę i nie. Ale patrz, Włochy się jeszcze trzymają. Ledwar się trzymają. Ile oni mają tej wizji? Ale ta Rumunia ich zatrzymała na tym wschodzie. Ja pierdolę. No. Bo niepotrzebnie zaatakowali wszystkie kraje, no Polskę, Rumunię, jeszcze mieli wojnę z aliantami, no, a mieli 100 dywizji około ponad 100. To Niemcy mają niecałe 200, ale mają prawie 200 fabryk wojskowych. No, mają masę. Tak. Ja zgaduję, że surowce już ich bolą. Mhm, Wolfram najbardziej. Nie mogło czołgów robić. Oni w ogóle Wolframu nie mają. Żądają Lendlisa. Heavy tanki wybadali Niemcy. No, nieźle. O, dziękuję, bardzo mi to pomogło. Jak chciałeś, to masz. Dziękuję. Co? Jedną ciężarówkę miesięcznie dostałem. Też im mogę coś tam dać. A teraz trochę będzie bogatszy, zobacz. Nie, bo my atakujemy, nic nie dawaj. O, dla zmyłki jesteśmy mniej nastawieni, że nie będzie wojny jednak. No właśnie, to samo. Jeden czołg im wysłałem miesięcznie. Dobra. Wzywaj mnie, ja już lecę. Ja już tutaj. I cyk. Gdzie moje statki są? Szybko, rób to przewagę na morzu. Gdzie moje statki są? Rób też u mnie. U mnie też rób. Cały Bałtyk masz zrobić. Dawaj ten. Patrz, co płynie. Dobra, moich 40 miliardów. Za 8 dni będą już w Szczecinie, mówię ci. No nie, oni mają coś tam w Rostoku. Ale dupa, nie wbije się tam do niej. W Szczecinie też mają. No to obok się wbi. Cofnij szybko, żeby nie stracić organizacji. Zatrzymaj atak. Może się jeszcze przebije jakiś co tam.
Samoloty, właśnie samoloty. No, no, no. Tak się przeprowadza desant. Po desancie. Tak, tam w Szczecinie. A tam obok dlaczego się nie desantowałeś? Obok Szczecina. Mówiłem, że w Szczecinie. Tam, oni tam jeszcze czołgi desantują. Znaczy nie desantują, tylko wprowadzają. Nie uda ci się. To się desantuje na nowo. Jak nie wejdę do bitwy, może wbijesz. Trzy organizacji w jednej mu zostało, a w drugiej? 7, no to za dużo. O, wrzucił okręty na bitwę. Ale bitka. No dobra, koniec. Po Pride of the Navy mu padło. No. No patrz. Alianci puszują. No, Rumunowi dajesz te prowincje, żeby miał więcej 0,5%. No, ile ja mam udziału? Pewnie 2%. Ty masz więcej niż ja. Gratulacje. O iż chuja będzie z tego desantu. No, tak, dawaj tej Rumunii tereny. No. A ty wiesz, że z tego punktów nie masz. No, ja nie mogę nic z tym zrobić. Czemu tam w ogóle wojsko wysłałeś? No, nie mogłem inaczej. A po co w ogóle w takim razie? Masz 4%. Bo okupację ma przecież ten. Rumunia. A nie ma Rumunia. Gdzie jest Rumunia? Rumunia ma 28%. Ona przejmie wszystkie tereny Niemiec. No i teraz na pewno damy radę z aliantami. Jak zjedą cały niemiecki przemysł. No. No to brawo. Chociaż nie, może. Może Rumunia przejmie. Poddajmy się od razu. Tam się uda, oni są nubami. Co ty teraz robiłeś? No weź, odwołałeś Wargola jakimś cudem, nie poszedłeś na wojnę. Nie odwołałem, to samo mi się odwołało. Jak na samoloty, oni w ogóle się też samolotami nie prawda, dały wszystkie kasy na Niemcy wschodnie. Nie idę, już mam tą tactical bombery wysłane. No to okay. Germany proponuje surrender. Więc nie wiem, co mam. Nie przejmuj. Ale on musi chyba wysłać ten... jak to się nazywa? Gdzie oni tam mają? Znaczy on Operpisa mi wysłał, nie? Jako szefowi aliantów. Także wiesz, ja tylko komentuję po prostu, że w razie czego możemy konferencję robić. No to no róbmy. Czyli co, mam przyjąć? No. Wyłaź. Wysyłaj. Dobra, nie wysyłaj. Nie, teraz nie przyjęliście, to oddam się Ruskowi, uciekam z jego granicy. Chyba, że przyjmiesz teraz i zrobisz ze mnie papeta. No, usłyszałem, że mamy robić konferencję od Repusa, więc... Róbmy konferencję i tyle. Tyle zrąbanych rzeczy było już w tej wojnie. Szkoda gada. Mam 8%. No... Ale czyja to wina, że masz 8%, no? Dawajcie, ale nie, ja miałbym więcej. I co? Ja tam nawet nie walczyłem. No właśnie. Nie doszedłem moich. No właśnie, a długo wojna trwała. Długo? No. Miesiąc, dwa? Tak. Trzy. Kurwa, wyjebało mnie. Ale dobra, przyjmij po prostu tą konferencję i ja już i tak. No to rozdawajcie te punkty, no tam ci nie przyjdą z góry. No właśnie, to tam zróbcie. To już. No. Wiesz, także. Logarianie, ten pokój. Co robimy z Niemcem? Przejmujemy, nie robimy papetów. Papeta, czemu nie? Ja bym ogólnie zrobił jakieś chore granice, to jest najlepszy pomysł. Nie. Border gore, tak. Zróbcie tak, na przykład, nie wiem, niech Wielka Brytania weźmie Słowację. Nie. USA weźmie Lwów, Wołyń, Lublin, Kraków. Ej, normalnie podzielmy się, tak żeby było sprawiedliwe. Właśnie. Na pół. Ja Japonią pójdę na Drenie. Granica nie dobrze wygląda. Dajcie mi Western i Morawię. Ja biorę tak. Całą Polskę. I te Śląsk i... Nie no, według punktów lecimy i tyle. No, dobra. Ale jak ty też sprawiedliwie, jak zobacz kto idę porobił w tej wojnie, no.
No w sumie tak. Trzeba było atakować od początku, a nie lecieć na Szwecję. O nie. Belgia spapetowało. O to co, wyrzucacie i saliantów? Podzielimy się, wy weźmiecie Walonię i tak dalej, my Brandon. Berlin możemy na pół podzielić. Najbardziej podoba nie mi się mogę to... 65. Mogę najbardziej 65. Podoba mi się to, że Repus ma więcej warscora w tej wojnie niż i Francuz. Jak robimy chodźmy. Border Gory. Nie! Łosta, stali teraz to ma szansę. Najgorzej, jak tak mogę. Chłopie, ja mam takie braki surowców. Co ja mówię? Ja tam wyślę tych spadochroniarzy, będę transportowcami z żarcie zrzucać. No dobra, tak się tak bawimy. Ej, alianty, jesteście? No wszyscy tu. Pas. Ej, chciałem, czy Belgowie mi to podpierdolą? Pas? No fuck! Jezu, wszystko mi parę set kosztuje. Dobra. Zobaczmy co. Pas. Jawany bot. Pas. To ta Belgia. Dobra, masz wziąć? A nic nie możesz. Ta Belgia jest najbardziej OP państwem. Kielce mi... Fuck! Belgia nie upadła... Tylko 3000 moich samolotów. Dawać donę. Wszyscy donę. Oh yeah. Dobra, puśćmy grę. A bo jest... What the fuck? Znakomicie. The treaty was rejected by Germany. Czemu my się znowu bijemy z Niemcami? Bo Niemiec wyszedł i nie zgodził się na traktat pokojowy i musimy się bić dalej. A musimy dobić. No. Ale to chyba...